Ostatnio tak się uczę trzymać kamerę, jak Peter McKinnon pokazywał w ostatnich swoich vlogach. A on strasznie fajne rzeczy pokazuje, jeśli chodzi o filmowanie. Takie użyteczne strategie. Kurczę, od paru dni mam straszny problem, żeby wstać o 5 rano. Kolega vloger Patryk mnie zrozumie na pewno. Ale nic, jutro już się uda. Przy pomocy aplikacji Sleep as Android i przy pomocy jej rozszerzenia na zegarki Garmina. Budzik będzie na 4:30 ustawiony i między 4:30 a 5 na pewno się odpali. O! Jakieś takie chyba letnie przesilenie, czy wiosenne, co się tak nazywa? Zauważyliście, że te wszystkie nowe telefony, które wychodzą, to one tak coraz mniejsze ramki mają wokół ekranu. Ja tego strasznie nie lubię. Bo jak mam taki telefon, który ma taką cienką ramkę, to bardzo często niechcący ręką coś na nim robię, jak go trzymam. No i rozwiązaniem na to jest włożenie tego telefonu w taki futerał, w case tak zwany, który tam z każdej strony dodaje po 2 mm i wtedy jest jak ten telefon trzymać. Ja się tak zastanawiam, no to po co w ogóle firmy idą w stronę tych takich ekranów, które się praktycznie kończą na samej krawędzi urządzenia, jeżeli później użytkownicy muszą kupować case'y, żeby móc je używać. I znowu jest ciemno, nie? Potem znowu błysk i potem może nowe światła. Oho! A tu się ktoś będzie budował. 6,5 km mówi dzień dobry. No i bardzo się cieszę, że się wreszcie udało wyjść rano z domu. Jak sobie biegałem dzisiaj rano i doszedłem do wniosku, że jesteśmy w na tyle kameralnym gronie, jeśli chodzi o widzów tego vloga, że chyba zrobię niedługo niewielką zmianę, a mianowicie trochę mniej będzie takich odcinków poradnikowych na zasadzie co robić, żeby mieć dobry biznes, chociaż takie też będą, bo ja to lubię. Natomiast trochę więcej skupię się na tym, żeby po prostu pokazywać, jak mój dzień wygląda. No bo co by tutaj dużo ukrywać, no najważniejszym widzem mojego vloga jest moja córka. Jestem przekonany, że będzie miała frajdę i oglądając to teraz, i oglądając to za parę lat. A tak będziemy też troszkę bliżej siebie. Będzie wiedziała, co się tam u mnie dzieje. Nie tylko z opowieści to będzie wiedziała, ale też będzie to widziała na obrazku. O. No to miłego dnia. Są takie decyzje, które kiedyś tam podjąłem w życiu, jak na przykład to, żeby się tutaj przeprowadzić, które naprawdę do końca nie wiem, skąd się wzięły. Czy trochę mi się wydaje, że wtedy kolega mnie namówił. Może nie tyle namówił, ale mi opowiadał, jak to fajnie się mieszka poza Warszawą, wśród drzew. Ja tak sobie pomyślałem, kurczę, fajnie by było mieszkać poza Warszawą, wśród drzew. Ja tak bardzo lubię drzewa, a najbardziej te takie porośnięte bluszczem. A to, co jest super w mieszkaniu poza Warszawą, to jest to, że tu jest jednak więcej opcji na taki mentalny reset. Po prostu wystarczy wyjść z domu i już się nie myśli o pracy. A drugą też fajną opcją na mentalny reset jest to, że jak się wychodzi z pracy, to trzeba wsiąść albo do pociągu, albo do samochodu, jednak minimum te pół godziny spędzić w tak zwanym tranzycie. To jest taki czyściec. Wtedy się kompletnie czyści mózg z pozostałości jeszcze myśli o pracy i wysiada się w domu, w sensie w miejscowości docelowej, już nie myśląc o pracy, już po resecie, już z głową nastawioną na odpoczynek i rodzinę. Droga do pracy. Jak zwykle korek przed wjazdem na autostradę. Ale dobra, 5 minut. Zawsze można sobie umilić czas. Dużo załatwione, produktywnie. Nie wiem, czy dlatego, że dzisiaj tak się gwiazdy ułożyły po prostu we wszechświecie, czy dlatego, że testuję nowego CRM-a. Jednak moja przygoda z Pipedrive'em sprawiła, że zatęskniłem za tym takim sprzedażowym entourażem. No i fajnie się pracuje na razie. No, a za parę dni Wam opowiem, o co chodzi.